Kościół Świętego Józefa. 29 października 2021. Dzisiaj jest 80. rocznica, jak w obozie Dachau 29 października w 1941 roku został umieszczony ksiądz Józef Woźniak, urodzony w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Kapelan w szpitalu w Owińskach. Jego pierwszej placówce, gdzie zostało 11 listopada 1941 roku zamordowanych 1000 pacjentów. Dzisiaj jest również rocznica, jak Frezing, święcenie diakonatu, otrzymał papież emeryt dzisiaj, Benedykt XVI, B16. Wyświęcił go na diakona 62-letni biskup Neuhäusler, więźnień Dachau 11 lipca 1941 roku, kiedy tu w Hamburgu zamordowano biskupa Jelona Wetmańskiego z Płocka, urodzonego w Żurominie 10 kwietnia w 1886 roku. Rocznicę jego urodzin tutaj, w tym kościele, 10 kwietnia 1983 roku była Niedziela Bożego Miłosierdzia z Jezusem Miłosiernym na dwóch cokołach, na dwóch kolumnach Eucharystii Matki Boskiej. Prowadził tutaj, mówił o męczennikach z Lübeck obecny papież Franciszek, który zamknął kościół 13 marca 2020 roku, a nowe porządki wprowadził 18 sierpnia 2020, również w tym kościele, kiedy ustanowili i wydachał świętym koronawirusa Jana Pawła II, świętego z Wadowic, który się urodził 18 maja w 20 roku w domu Żyda Bałamuta, w dniu, kiedy w Rzymie Leon Deon poświęcił kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla. Króluj nam Chryste.